Hola, ¿qué tal? Witajcie z Hiszpanii, witajcie z mojej Andaluzji. 3 tygodnie miało nie być mnie na YouTubie, ale słuchajcie, stęskniłam się. Tak się stęskniłam za wami, że musiałam się chociaż na chwilę odezwać i powiedzieć, co u mnie słychać. A u mnie wszystko bardzo dobrze, bo to jest taki czas regeneracji, który bardzo był mi potrzebny. Czas odpoczynku, takiego quality time, dobrego, jakościowego czasu z moją rodziną, z panem małżonkiem, dzieckiem, Antosiem. Antoś ma dziewczynę, jest tu z nami, więc słuchajcie, taki mamy fajny, familijny, rodzinny czas. Oprócz tego mamy tutaj bardzo dużo znajomych w Hiszpanii, którzy mają tu swoje domy, przyjeżdżają, my się spotykamy na kolację, gdzieś tam na jakieś szampanika. Jest naprawdę miło, dużo się śmiejemy, dużo czasu spędzamy razem, w basenie, w morzu, cudowny czas i to mi było potrzebne, musiałam trochę odpocząć od YouTube'a, od Instagrama, od tego wyidealizowanego świata instagramowego, szczególnie od tego, po prostu jak słuchajcie, czasami popatrzę na te zdjęcia, to można wpaść w kompleksy, a przecież ludzie tak nie wyglądają jak na Instagramie, a przecież nie mają chyba tak wyidealizowanych, czystych domów, przynajmniej ja takiego nie mam. I słuchajcie, musiałam od tego wszystkiego odpocząć. Sporo też dostaję zawsze od was komentarzy, wiadomości, prywatnych wiadomości. Wysyłacie mi swoje zdjęcia, na przykład traktujecie mnie jako stylistkę, jest mi bardzo miło, swoje jakieś tam propozycje stylizacji. I tych, słuchajcie, wiadomości zawsze jest bardzo dużo. I za które ja zawsze dziękuję. Jest mi bardzo miło, że tak mi ufacie i wysyłacie tyle wiadomości. Natomiast od tego też troszkę musiałam odpocząć, uwolnić głowę, żeby zregenerować się i mieć ten czas, mieć tą siłę na wrzesień, bo zapowiada się gorący miesiąc i będzie działo się dużo. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja musiałam odpocząć od, uwaga, mojego telefonu, ponieważ już bolała mnie dłoń od trzymania telefonu. Ja telefon trzymam w taki specyficzny sposób, tutaj palcem sobie przytrzymuję i po prostu ta moja dłoń już była zmęczona, ja ją czułam. Więc te 2 tygodnie ponad, telefon poszedł w odstawkę, czasami jakieś tam zdjęcie puściłam szybko na Instagramie, ale uciekałam z tego Instagrama, żeby odpocząć. I od razu mi odpoczęła ta dłoń i już jej nie czuję, czyli wszystko chyba jest ok. Słuchajcie, to jest też taki czas tutaj wakacyjny, czas przemyśleń, takiego zatrzymania się, wypicia tej porannej kawy wśród tych palm i ten widok nadmorski, widok na morze. To jest wszystko takie miłe, cudowne i ten poranny spacer z psem w piżamie. Ja po prostu potrzebowałam tego. Bo jak byłam tutaj wcześniej z Karoliną, no to trochę pracowałyśmy i tak nie wypoczęłam. No ale stęskniłam się i pomyślałam, że opowiem wam teraz, co tam u mnie słychać. Słuchajcie, oprócz tego, że spędzam cudowny czas z moją rodziną, to też wkręciłam się absolutnie w serial The Good Doctor. Jest to serial o lekarzach. Jeden z nich jest lekarzem autystycznym z syndromem Savanta, czyli on widzi obrazkami, widzi dużo więcej niż przeciętny człowiek i wszelkie takie perypetie w tym szpitalu związane z tymi lekarzami. Super serial, 1 sezon obejrzałam na Netflixie, teraz oglądam na Viasat, chyba tak się nazywa, 4 sezon i już wiem, że będzie 5 sezon, więc słuchajcie, ja bardzo rekomenduję i polecam ten serial, natomiast żeby nie było na mnie, że się wciągniecie i będziecie godzinami go oglądać, bo poleciła mi go moja przyjaciółka Ania i Karolina właśnie, więc jak one dwie mi poleciły ten serial, no to musiałam go zobaczyć, no już słuchajcie, amen. Odcinek za odcinkiem i pan małżonek mówi, co ty tak oglądasz, w kółko i w kółko, a ja nie mogę przestać, więc polecam go i wam. No i to jest taki serial, już go mam 2 ostatnie odcinki, już się nie mogę doczekać kolejnego sezonu, na pewno będę oglądać. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą udało mi się przeczytać książkę, wreszcie odcięłam się i przeczytałam książkę Bogatych Dzieci, gdzieś tam w sieci została polecona. Nie rekomenduję jakoś tam specjalnie, super, ale rzeczywiście fajnie się czyta. Książka o takich kluczowych nawykach sprzyjających osiąganiu sukcesu. Jak zainwestować w siebie, jak być mądrym rodzicem, jak dać takie mądre rady swoim dzieciom i słuchajcie, no jak być ogólnie bogatym, tak w szerokim pojęciu. I wiele z tych rad, które są tutaj w tej książce, złapałam się, że ja to robię. Jakie to są rady, to musicie już sięgnąć po książkę, jeśli was zainteresuje. To nie jest książka, którą czytałam z zapartym tchem, ale mogę wam polecić.
Rich Kids, bogate dzieci, coś fajnego, więc przeczytałam. Słuchajcie, z takich rzeczy, co tutaj nam się przydarzyło, mój Marcel nauczył się wreszcie pływać. Nauczył go pływać mój mąż, pan małżonek. Słuchajcie, bo mieliśmy taką niefajną przygodę. Dwa lata temu Marcel został popchnięty, wrzucony do basenu przez chłopca mniejszego. Chłopiec myślał, że to żart, a Marcel zaczął się topić. No i to było takie niefajne zdarzenie. I do tego zdarzenia mój Marcel ciągle tam gdzieś kiedyś, jak jest temat wody, powraca. I ja już się trochę stresowałam, że z tego pływania będą nici, ale pan małżonek jakoś tam, nie wiem, czy przekupił go niezdrowymi przekąskami i napojami gazowanymi, czy jak, ale nauczył się pływać i to jest wielka rzecz, słuchajcie, w naszej rodzinie. Kolejna rzecz, słuchajcie, cały czas staram się kontrolować cukier i rzeczywiście go nie jem. Trochę sobie tutaj ćwiczę i mój sukces, uwaga, to na ten moment 3,5 minuty non-stop planka, czyli tego ćwiczenia wzmacniającego tutaj mięśnie brzucha i tutaj też przedramienia, ramienia, i powiem Wam, że idę cały czas dalej. Zobaczyłam gdzieś taki plan na Facebooku, czy gdzieś mi tam wyskoczył, że właśnie się zaczyna od 15 sekund, 30, 45 sekund, potem jest dzień przerwy i potem jest tam minuta, minuta 10, minuta 20, przerwa, minuta 1 dzień przerwy, minuta 30, 40 i tak dzień za dniem, słuchajcie, tego planka robię. Doszłam do 3 minut 50, 30 sekund, więc idę dalej. Założenie jest 4 minuty 20 sekund. Pochwalcie się, kto z Was tam dłuższe planki potrafi robić bez przerwy. Jestem bardzo ciekawa, to może też mnie zmotywujecie, ale ogólnie trochę staram się rzeczywiście tutaj też ćwiczyć, co nie jest łatwe, jak jest gorąco, ale jednak mi się udaje i ta sylwetka no, wygląda coraz lepiej, ja się też czuję coraz lepiej. Słuchajcie, no, z takich rzeczy, no tutaj wiecie co, jest bardzo miło, bo ja sobie tutaj rano wstaję, właśnie robię sobie kawkę, Łajtek oczywiście już przy mnie biega, bo chce iść na spacer, więc ja w piżamie z tą kawką, z tym psem idę sobie na ten spacer, słuchajcie, najszczęśliwsza, nie przejmuję się tutaj za bardzo, bo tutaj na naszym osiedlu akurat mamy mało sąsiadów, więc sobie po tym osiedlu z tą kaweczką i tym psem rano latam. Słuchajcie, no jest tak beztrosko, prawie w ogóle się nie maluję, teraz specjalnie dla Was tam trochę oko podmalowałam. Chodzę bez stanika, tak, no wiecie, free, wiadomo, wakacje, czujmy się wolnymi. I tak w ogóle na totalnym luzie spędzamy tu czas, jest mi po prostu dobrze i już czuję ten moment, już tak powoli się zaczynam nakręcać na to, co będzie działo się we wrześniu. Ja już się nie mogę doczekać pokazania Wam jakichś tam kolekcji jesiennych, stylizacji jesiennych, budowania. Jakieś mam w głowie już poradniki, więc to wszystko się fajnie już klaruje. Więc niedługo, no, zacznę na całego. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy też. I że będziecie ze mną jesienią. Nie mogę się doczekać w ogóle października, listopada, kiedy będą te vlogmasy, będę szykowała dla Was na grudzień, tak myślę, bo sprawiły mi dużo frajdy w zeszłym roku. No i przede wszystkim nie mogę doczekać się zdjęć z Karoliną, bo jak mi tu pan małżonek pstryknie fotę, to naprawdę ja już nawet na nic nie liczę, wiecie? Już nawet rąk staram się nie załamywać, bo mój mąż no, nie robi dobrych fotek, tutaj się nic nie zmieniło, jedna mu się tam udała, na Instagram od razu wrzuciłam, a tak, no tak, na męża nie mam co liczyć, ale zresztą wiele z Was też ma ten problem. No widzicie, tylko ja jestem, wiecie, no youtuberka, influencerka, no te zdjęcia powinny mieć ładne, ten mąż powinien być, pomóc czasem żonę, no ale nie w moim przypadku. No i co? No i tyle. Kończę, słuchajcie, żegnam się. Niedługo będę z Wami na 100%. Także jeśli jesteście nowi na kanale, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Żegnam się z Wami i już wracam już niedługo i będziemy działać. Całuski, do zobaczenia. Ciao. Pa. Adios.